po szynach toczy się, a ja już zapomniałem, jak piękne słońce jest. Utknąłem pod mym pudle, marnuję w nim swój czas. Chociaż tam za mur wybrałbym się choć raz. Jak to się stało, że dzisiaj tutaj zagraliście? Wiesz, to zaprosił nas nasz kolega z klubu, który jest tutaj wychowkiem. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy swoją robotę. Dla nas jest to zawsze wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że możemy przyjechać do tego typu ośrodka i spędzić z chłopakami czy z dziewczynami miło czas, opowiedzieć im coś o sobie, o naszych zmianach w życiu, o tym, o czym jest nasza muzyka. Uwielbiamy to. I kawą raczą się, lecz tak musiało być, bo już nie da mi. Trzeba się zmienić, spojrzeć, co się źle zrobiło i zmienić to. No analogsi też nie byli grzeczni, można tak powiedzieć. Oni w jakiś sposób was, ciebie inspirują? Tak, pokazują właśnie, że nie warto się poddawać. Ja i Paweł wychowaliśmy się w Szczecinie, jesteśmy urodzeni w Szczecinie. Nasze życie rozwijało się na Śródmieściu. Doświadczyliśmy trochę życia na Śródmieściu, w centrum. Znamy realia bardzo dobrze. Różne nasze drogi się rozchodziły, schodziły, ale parę lat temu udało nam się to wszystko wyprostować i żyjemy teraz z muzyki, prowadzimy interesy w Szczecinie. Możemy robić to, co robimy, ze względu na to, że jesteśmy trzeźwi, że zajmujemy się sportem i dobrze się czujemy sami ze sobą. Ja wiem, że pociąg ten pełen bogaczy jest. Plan na życie? Skończyć szkołę na pewno. Robić kursy zawodowe. Mam tu okazję je zrobić akurat. No i pnąć się do góry dalej. W ośrodku robię kurs cukierniczy. Od 9 roku życia chcę być cukiernikiem, a udało się, więc myślę, że pójdę w to dalej. Gdy rzucę już kajdany, pociąg zatrzyma się, pojadę nim daleko za horyzont. Ogólnie ośrodek, grupy nasze trzymają się jak rodzina, pomagamy sobie nawzajem w lekcjach, w różnych sytuacjach, wspieramy się, w sumie najważniejsze trzymać się w grupie. Przepędzą go.